Siemaneczko, w 20 części Let's Play Metro 2033. Wreszcie wyszliśmy z tej cholernej biblioteki archiwów. Znaleźliśmy dokumenty D6 o D6 i trafiliśmy do cerkwi. Ogólnie jesteśmy w drodze do Sparty, bo cerkiew a Sparta to chyba nie jest to samo. W ogóle cerkiew to chyba nie jest żadna stacja, tylko jakaś baza, posterunek, nie wiem. W każdym bądź razie mamy chyba chwilę spokoju, żeby się rozejrzeć. Tam widziałem dziennik. Na pewno z niego sobie skorzystamy. Wreszcie chwila spokoju, dokładnie. A to już jest drugi wpis? A gdzie był pierwszy? Dlaczego w kościele? Czy chodzi o grube mury? No właśnie, czyli to nie jest stacja, dobrze. Brawo, po cerkwi się domyśliłeś? Zostawmy to. Czy ludzie Millera sądzą, że tutaj mogą czuć się bardziej bezpieczni? Dziwne, że nawet ci, co stoją twardo na ziemi, potrafią patrzeć na śmierć prosto... potrafią patrzeć śmierci prosto w oczy, nadal szukają jakiegoś oparcia w niebie. Stalkerzy o tym nie mówią, ale u wielu z nich widziałem krzyżyki zawieszone pod ubraniem. Ktoś kiedyś powiedział, że po apokalipsie świat odwrócił się do góry nogami. Piekło rozpanoszyło się wprost na powierzchni, a więc ludziom nie pozostało nic jak schronić się w dawne piekielne dziedziny. Dlatego być może najpewniejszym schronieniem na powierzchni okazują się stare kościoły. Nic nie wiem na temat wiary. Ale te ikony i freski zdobiące kościelne mury sprowadzają nawet na mnie jakiś dziwny spokój. Zupełnie jakby grzesznicy, którzy zniszczyli stworzony przez Boga świat, mieli wciąż prawo oczekiwać odpuszczenia. Mogli nadal modlić się o zbawienie. No co pozostało, jak nie modlitwa? Dobra. A gdzie jest dziennik numer 1? Subs kept waiting for orders. Should we hit them? Mam jakąś handlarzynę. Artyom, I'm Vladimir. No siema. Wybierz to, co ci się podoba. Taki pistolet chyba miał ten kapitan, czy tam generał, czy tam dowódca u faszoli, faszystów, i go nie braliśmy. Mogę to za darmo brać? No, dzięki. Zajebiście, dobra. Co możemy u ciebie? Co ty tutaj masz? A to był najlepszy karabin automatyczny. Strzelba. Działko szynowe. To jest chyba zwykła strzelba, ale nie, ona chyba po cichu działa, nie? A to co to jest? Ciężki karabin maszynowy strzelający pociskami ze śrutem. Jest zabójczy na bliską odległość, ale szybko zużywa amunicję i nie obsługuje tłumników. To jest ciekawe. Ale to jest ze śrutem, czyli amunicja do strzelby. Ja mam strzelbę fajną i nie chciałbym jej zamieniać. Czy chcemy to zamienić? Raczej chyba nie. Mam sporo amunicji. Mam 3 broni i 3 rodzaje amunicji. I to mi pasuje, żeby każda broń z tych 3 miała inny rodzaj amunicji. Żebyśmy zawsze mieli coś w zapasie, więc na razie się powstrzymam. Czy ja coś jeszcze tutaj chcę robić? A, tu mógłbym coś takiego, tak, dodać. Chcę nie trafiać cel w ciemnościach. No nie, myślę, że to. A nie, bo to ma. Aha, mamy to. Dobra, mamy to wykupione. Chyba wszystko. Ogólnie to chyba każdą broń mamy wykupione. Rzeczy, które nam potrzebne. Tak, które są nam potrzebne. Dobra. Dobra, czekaj, wróćmy jeszcze do tego. Bo tu, aha, tutaj taki tłum, dobra. Amunicji nie masz. Dobra, może tam dalej gdzieś będzie. Ciekawi mnie jeszcze jedno, no bo... No wpis numer 2. No niemożliwe, że ja, chyba że gdzieś w tym auto... Nie no, jak... Czy ja w samochodzie może nie zostawiłem tego dziennika? Kurwa, nie wiem, czy na nagraniu gdzieś nie będzie w samochodzie. Mogliśmy się w samochodzie rozglądać, nie? Ale... Dobra. No siema, siema.
Oni też w ogóle znają Chana, przynajmniej zagadali do nas. O niego. Nie, no tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy na górę, no bo tak siedzę tutaj 5 minut, z czego nic nie wynika. No come on. Ruszmy się. Oj, powiem wam, że robi wrażenie, nie? Jest post-apo. Jest zdecydowanie. Oj, mamy wpis. Hello there, Artyom. I told you we'd meet again. No, w takim miejscu pasuje to do niego. It's a nice base the Rangers got themselves. To prawda. I heard you received no help from Bones. What's your next move? Frajerzy. Keeping silent. You're turning into a Ranger. Take a close look at the road you follow, Artyom. And be aware of how it might end. You reap what you sow, Artyom. Force answers force. War breeds war. And death only brings death. To break this vicious circle, one must do more than just act without any thought or doubt. Well, Artyom, I've been chatting here for far too long. Zwłaszcza ja jestem rozmowny, nie? Ale zyskaliśmy karmę, widzieliście? Pozytywną. Jednak trzeba z nimi rozmawiać. No tak pisaliście mi o tym. Dobra, to już wiem, o co chodzi, jak to wygląda. Dobrze, to lubię go w ogóle. Zobaczmy sobie ten dziennik. Chan, zawdzięczam mu wszystko. Gdyby nie on, mój zezwłok gniłby teraz w tamtym tunelu z anomalią. Nigdy nie dotarłbym do biblioteki. Gdyby nie on, Miller nigdy by na mnie nie spojrzał. Niezwykły z niego człowiek. Właściwie to nawet nie wiem, czy on w ogóle jest człowiekiem. Tak, to Hunter wysłał mnie w tę podróż, ale moim przewodnikiem jest Chan. Czy tam Han? Dobra, nieważne. To niezwykłe, bo nawet ludzie Millera, nie uznający żadnych autorytetów poza tym pułkownikiem, liczą się ze zdaniem tego filozofa włóczęgi i wierzą mu. Posiada jakąś dziwną władzę nad ludźmi, duszami. Chciałbym go jeszcze kiedyś spotkać. Mam wiele pytań, na które nikt poza nim nie zna odpowiedzi. Też chciałbym go poznać, bo on uratuje nam dupę pewnie jeszcze. Przynajmniej na to liczę. W trudnych momentach. Dobra, mamy wszystkie dzienniki, pogadajmy z Millerem. Jak się sytuacja ma? Okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Are you ready? Tak. So, how are we faring? Wolman, is everything ready? The firewood's done. Vladimir? The gear's ready. You guys? Ready. Saddle up then. Po konia. Mam nadzieję, że od tego gościa faktycznie nie mogłem kupić amunicji, a nie coś pokręciłem. Ale nie, on miał tylko broń. Bo w sumie amunicji to bym sobie chętnie kupił, to całkiem sporo, tak samo jak kurwa filtry. W ogóle muszę kiedyś przetestować, jak te wybuchowe rzeczy działają, ale to kiedy indziej. Czy tutaj coś jest zostawione? Nie. A Han tutaj zostaje? To jest taki chwilowy posterunek, całkowicie go opuszczamy. W sensie nikt tutaj nie zostanie. Ja nie, my chyba w ogóle schodzimy. Aha, nie, ktoś tutaj jest. Dobra. No to trzymajcie się, panowie. It's the old church dungeon. Sporo ludzi idzie, pewnie będą ginąć szybko. Niestety, bo idzie cała gromadka. Nie, mamy... Aha, jakąś drezynkę znowu dostaniemy. Znowu będzie jakaś hardkorowa przejażdżka. Dobra. Dark tunnel. Wheel rattle. And the smell of death. That's how our journey to D6 began. But our goal seemed closer now. Oby tak było. According to the map, there are several ways of reaching D6. Now the closest one is through the facilities near Kievskaya. Okay, we tried that route. Kievskaya? We've heard strange things about that station. There was an explosion in the tunnel, and lots of people were buried alive. Now, rumor has it they survived, but no longer is out of humans. Schizę łapiemy. Bullshit, probably. Jasne.
I believe it. No. Vladimir lost all his family in the tunnels. And he doesn't remember anything but what happened. Nie. No nie wiem, panowie, co się dzieje. Naprawdę, no nie... Aha, odlot mamy. Skąd on... On nigdy nie był na powierzchni. To skąd on może... Dobra, no faktycznie. Ma takie przebłyski. Ale skąd on wie, jak to wszystko wygląda? Wiecie, zielone drzewka i tak dalej. Tylko z opowieści chyba, nie? Pewnie tak. Nie, nie chcę tam iść. Chcę iść do niego. Artyom! 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 Wake up, Artyom, wake up! Dobra, żyje. Żyje, zgaśnij światło. Put the light away, you're blinding here. Artyom, are you okay? Can you stand up? Mhm. Artyom, who is that? We're arriving! There's an airlock here! Great, stop here! Hell, this place gives me the creeps. Dokładnie, lepiej bym tego nie ujął. Dziwne, że nas nic tutaj po drodze nie zaatakowało, nie? Ale mieliśmy schizę. To jest w ogóle... Jakiś miotacz ognia po prawej, co tu leży, palcem pokazuje. Vlad, get your tools ready, we need this door open. Artyom, you stay here and cover our backs. We don't need surprises here. Not sure, I don't think we're going too smoothly. Też tak myślałem. Miota. Okay, Vladimir, find the first block chart. Olma, look here. First we connect the wires, then on my mark we throw the switches. Aha. Ignore it! Ignoruj to, pewnie. The Nosalysis! Fire! Fajnie było. A? No chodźcie tutaj do mnie, od razu do mnie cisną. No je. Nie no, strzelbę chyba nawet nie przeładowano, nie? Nie wiem. Ile zostało mi tego? Nie, jeszcze to zostało. Anomalia jeszcze tutaj. Nie, czekaj, bo mi się przegrzało to chyba, nie? Ja mam nadzieję, że ja tej broni tu nie zostawię. O, ruchy, ruchy. Auć. Daleko idą. Dobra, zatrzymujemy się. Pewnie, że wymieniamy. To jest oczywista oczywistość. Nie chcę miotacza. To sobie poulepszałem i to mi się podoba najbardziej. Pewnie, że tutaj ciemno. O, my mamy dziennik. Dobra. Zajebiście. Ciemna gwiazda.
Nadal mam swoje dziwaczne sny. Nie wiem już zresztą sam, czy to na pewno sny. Jeszcze nigdy nie spotkało mnie nic takiego. Te sny wyglądają raczej na wizję i stają się wciąż bardziej żywe. Kłębią się w mym umyśle, nawet gdy już się obudzę. I wciąż nie pojmuję ich sensu. A jednak za każdym razem budzę się z bardzo silnym przeczuciem katastrofy, takiej, która wyniknie z moich własnych poczynań. Czekajcie, panowie. Nie. Chciałem tylko sprawdzić, czy nie zostało jakieś ammo, czy coś w tym stylu. W ogóle może chyba nas... Nie przerzucimy się na strzelbę, bo mamy gówno, nie amunicję do strzelby. Dobra. O, tutaj coś było. Aha, to jest koniec, tak? Katakumby. They seemed invulnerable. And at that moment, czyli to oznacza, że oni teraz zaczną ginąć, tak? Jeszcze w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach przez tych niby ludzi, którzy przeżyli zapalenie. We've broken through. Let's do this fast and smooth. Ullman, you're in charge of the assault team. Boris and Stepan, you cover the comedian. Artyom, Vladimir, stay close to me. Okay, ребята, let's do it. Dobra. Kurwa, nie chcę, żeby oni ginęli, bo się wydają zajebiście w porządku, nie? W sumie daj mi tą strzelbę. Amunicji już do niej mamy. Śmierci. Tutaj nic nie ma. Mogliśmy sobie, no mogliśmy teoretycznie. O, co to jest? Ej, chłopaki, wy tak nie zasuwajcie, bo ja za wami nie nadążam. It's the first challenge. Artyom, flip those breakers. Dobra, na szczęście czekają na mnie. Okej, zaraz je pstryknę. Dobra, to się zajebiście przyda. Okej, fajnie, otworzyliśmy to, cieszę się. Ale szukam jakiegoś dzienniczka. No i wiecie, jak to ja. Jak to ja? Dobra, na razie jest... Nic mi nie jest, spokojnie, nie panikuj. Jeszcze mi nic nie jest. Wydawało mi się? Nie, nic tutaj nie ma, jakiś stary AK czy tyle. Tutaj trochę amunicji do strzelby, zajebiście. Strzelba może tu zrobić robotę, szczerze mówiąc, w tym zamkniętym pomieszczeniu. Pewnie to mam stryknąć. Czy ewentualnie... Nie, tamto mam stryknąć. Ale chcę jeszcze tutaj dobrze się rozejrzeć, bo jak to pstryknę, to wiecie, tu się mogą zacząć dziać dziwne rzeczy. Na górę możemy wejść. A, wy czekacie tutaj. Albo może to mam stryknąć? Kurwa, nie jestem pewien. Stryknijmy to. Co się stanie tutaj? Ładujemy latarkę? Nie. A, chyba światło tutaj zapalimy. A, no to w sumie spoko. W sumie całkiem spoko. A, nie... Nie wejdziemy tu. Nie, naprawdę? Nie wiem, czy teraz chyba za bardzo cuduję, tak. Nie, jakbyśmy mogli wejść, to już byśmy tutaj weszli. No, nie. Raczej nie. Dziwne, że w tak dużym pomieszczeniu nie było żadnego dziennika, ani nic z tych rzeczy. Dobra. Spoko, że poczekali na mnie. Well done, Arcio. You've just earned yourself a medal. Holman, check the pool. Oh no, I ain't going. It's dark and scary there.
Dobra, panowie, bez żartów. Chociaż nie, no. Shit! What's your language, soldier? It's not language, it's shit. Literally, I stepped in it. Oh, well, that's a great sign. It's not a sign, it's an omen. If there is shit, to samo pomyślałem. To samo pomyślałem. Dobra, dobra, dobra. All clear. Look here. Offense is the best defense. Vladimir, stay with Artyom. You both stay back. Shit. Okay, let's go. Dobra, to są te... Dobra. W sensie to są znane nam potwory na razie. Otwieraj to. Powiem wam, jest napięcie. O, notatka. Zajebiście. W takim momencie. Wszystko zdaje się być w porządku. Ullman sobie dowcipkuje jak zwykle. Miller grozi mu ponadprogramowymi wartami. Cel jest już blisko i nic nas nie zatrzyma. Zwyciężymy w każdym starciu. Hunter miał rację, twierdząc, że nigdy nie było i nie będzie na ziemi bardziej przerażającego drapieżnika niż człowiek. No, chciałbym. Dobra, mamy save'ik. Spokojnie, spokojnie, panowie. To ma taką broń, która... A, ten! Jakieś impulsy. Kolejna. Kurwa, nie trafiam. Dawaj mi apteczkę, dawaj mi apteczkę. Że tutaj nasi nie trafiają. Dobra, naładuj to. Naładuj to w cholerę, kurr. Co to było to cholery? Mniejsza, bierzemy. Forward! For the motherland! For dying of old age! To shut up. We're gonna make it. Oby tak było. Oby tak było. Dobra, ja oczywiście lucik, bo może coś ciekawego będzie. O Jezus. Dobra. O Jezus. Za mną. Szyk. Jezus. Zginę tu marnie, apteczka. Przeładuj to, przeładuj to, przeładuj to, bo tu zginiemy. Dobra. Jezus. Dobrze, że jesteśmy z takimi kozakami. Nie popisałem się. Zbytnio się nie popisałem. Nie, zapal to światełko. Wiem, że mam noktowizor, ale noktowizor... jest ciemno. Na nagraniu, jak używam noktowizora. Jakieś dziwne warkoty słyszałem i to nie były ludzkie. To odpalić. Kurwa, co tutaj się stało? To jest w ogóle jakaś świeża krew, nie? No już, już, ruszamy. Myślałem, że coś tutaj więcej jest. No dobra, ile mam amunicji do strzel... Tylko 6? Nie żartuj. To nie, to w dupie ze strzelbą. Dawaj mi automat. Kurwa, zdechnę tam z sześcioma. Bierz broń.
My friend, why? No i mamy pierwszą osiarę. Sipan, that's enough. You can't help him, Sipan. Let's go. What, suki? Boris, I swear on your memory, they won't rest while I'm alive. Ej, ale nie było nas jeszcze więcej? Nie, tutaj jest jeszcze ten dobry Władimir. Okay, there's a pumping station ahead and a sewage pool. We'll need to open the door. Give me a couple minutes. Dobra. Okay, musimy to otworzyć, ale otworzymy to w następnym odcinku, naprawdę. I niestety zaczęli ginąć, kurde. No ale i tak, no uratowali nam życie. Szkoda, że nie mogłem chwycić broni teraz, nie? Ale no... Kurwa, masakra. Dobrze, że mam takich kozaków za plecami. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i na razie.